zagranicznych. Chciałbym serdecznie powitać Panię Dobrowolską i Jadwigę Chmielowską z Ruchu Pro Progres Wrocław. Moje nazwisko Jacek Kaźwierski, byłem szefem tego, jeszcze jestem chyba szefem tego projektu. Всем добрый день и всех благодарим за участие в проекте международных обсерваторов. Я представлю вам двух пань, Ядвига Хмелевская и пани Ханна Добровольская. И председатель движения контроля выборов Яцек Кожемерский. Bardzo serdecznie witam. Przepraszam. In the name of the organization, this is your name again to me. Ruch kontroli wyborów. Election Control Movement, who is the main organizer here. Jacek Kazimierski. Jacek i Hanna Chmielewska. Hanna Dobrowolska i Jacek Kazimierski. Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem powitać obserwatorów, tych, którzy jeszcze z nami są. Część już musiała wrócić do domu. Bardzo serdecznie witam. Serdecznie przywitam międzynarodowych obserwatorów, którzy zostali tutaj i tych, którzy pojechali do domu. Serdecznie przywitam. I'd like to give a warm welcome to the observers who are still with us for the final version of this report. Proszę Państwa, udało nam się zrealizować projekt, który wydawał się nie do zrealizowania w tak krótkim czasie. Udało się nam ten projekt realizować, który okazał się na pierwszy wzgląd dostatecznie trudnym i очень мало было времени для его реализации. Нам удалось. I'd like to thank you for your efforts for helping fulfill a project in such a short space of time, which on first glance looked unfulfillable. Na dwie tury wyborów prezydenckich zaprosiliśmy, czy organizacja międzynarodowa Orden Salamandry zaprosiła do Polski 100 kilkudziesięciu obserwatorów, około 120 obserwatorów, którzy byli zarówno przy pierwszej turze, jak i przy drugiej. Organizacja kontroli parlamentarnych wyborów przygłosiła na tych wyborach w kwestii obserwatorów około 120 człowiek. The Electoral Control Movement invited several organizations to participate, the main one of which was the Salamander organization, which brought about 120 observers into watch the elections in Poland. Obserwatorzy pracowali dzięki temu, że artykuł 50 kodeksu wyborczego pozwala zaprosić międzynarodowych obserwatorów na wybory do Polski. Obserwatorzy pracowali dzięki temu, że... Obserwatorzy pracowali dzięki temu, że ustaw 50 kodeks wyborów rozliczał mieć obserwatorów. Thanks to Article 50 of the electoral law, we were able to invite those observers and they were able to participate in, as observers in the election. Musieliśmy mieć zgodę Państwowej Komisji Wyborczej. Każda osoba indywidualnie musiała dostać zgodę Państwowej Komisji Wyborczej i kontrasygnatę Ministra Spraw Zagranicznych. Мы должны были достать разрешение Государственной избирательной комиссии, чтобы обсерваторы могли работать на каждом избирательном участке. In order for these observers to appear, they had to each individually have verification from the state electoral body. Największy problem, jeśli chodzi o ten skomplikowany logistycznie projekt, polegał na tym, że akredytację przy pierwszej turze dostaliśmy w czwartek przed wyborami, a przy drugiej w piątek przed wyborami. Самой большой проблемой логистики было то, что перед первым туром мы достали разрешение в четверг, аккредитации достали в четверг, а перед вторым туром выборов достали аккредитацию только в пятницу. The biggest logistical problem we faced was that in the first round of the elections the accreditation were given to observers on the Thursday, when the election was on the Sunday, whereas in the second round of the elections we only got accreditation on Friday. Kolejna sprawa, kolejny potężny problem polegał na tym, że część tutaj także siedzących na sali dostała wizy, jeśli chodzi o pierwszą turę, na dwa dni przed wyborami, a jeśli chodzi o turę drugą, w piątek przed wyborami. No to druga trudność zakończyła się w tym, że
Dostać wizę było dostatecznie trudno. W pierwszym turze to było za dwa dni przed wyborami, a w ostatnim turze to było w piątnicę, dosłownie przed wyborami. Similarly, when it came to visas, in the first round of the elections, observers got their visas 2 days before the election, whereas this time they only got it 1 day. Oddam teraz głos paniom, które powiedzą nieco o tym, jak wyglądały wybory w drugiej turze, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, jeśli chodzi o łamanie tego kodeksu, jak również jeśli chodzi o specyfikę pracy obserwatorów. Daję słowo paniom, które rozkażą na основе kodeksu wyborów, jak prowadzili wybory w pierwszym turze, jak prowadzili wybory na drugim turze. I'd like now to give the microphone to the lady who knows about the electoral law and can talk about this more in depth. Zanim powiem o konkretach dotyczących samych wyborów, chcę jeszcze dwa słowa historii, która poprzedziła Państwa przyjazd tutaj do nas. Przed tym, jak ja rozkażę te wybory, ja chcę skazać kilka słów o tej historii, która przeszkodziła przed tym, jak Before we begin on the main theme of the electoral issue, I'd just like to turn attention to some of the problems that the observers had. Bardzo istotnym jest fakt, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która wysyła obserwatorów na wybory, odmówiła przyjazdu swoich obserwatorów. Jest jeszcze ważne to, że organizacja, która odpowiada za bezpieczeństwo i współpracę w wyborach międzynarodowych, nie zgodziła się przyjechać tutaj. I'd like to point out that the Organization for Security and Cooperation in Europe refused to send their observers to this election. Po naruszeniach w czasie wyborów w roku 2014 zwróciliśmy się z apelem do OBWE, ażeby wysłało swoich obserwatorów do Polski. Po wyborach 2014 roku my apeliśmy do OBWE, organizacji, żeby ona wysłała obserwatorów do Polski. After the gross election irregularities in 2014, we requested that the OSCE send their observers. They refused. Zebrano 30 kilka tysięcy podpisów pod petycją w tej sprawie. W tym dziele było zebrane больше, чем 30 tysięcy podpisów dla tego, żeby przyjechali zagraniczni obserwatory. And this was in spite of the fact that we gained more than 30,000 signatures in a petition to the OECE to request that they send observers to monitor our elections this time round. OBWE zlekceważyło ten apel społeczeństwa polskiego, twierdząc, że nie ma powodów i podstaw do tego, ażeby obserwatorzy musieli do Polski przyjechać. Aby przyjmowało to prośbę polskich graczów, przecież mnogocisłych prośbach, żeby obserwatorzy przyjechali do Polski. The OECE dismissed our request, our social request, which was supported by 30,000 people. W tym kontekście jesteśmy szczególnie wdzięczni Państwu i organizacji Orden Salamandry, które zachowały się zupełnie inaczej w tej sytuacji. I w kontekście tej sytuacji my bardzo благодарны tym obserwatorom, tym ludziom, którzy przyjechali do Polski i благодаря organizacji Orden Salamandry, wy znajdujecie się tutaj, благодаря помощи этой организации. In light of the lack of action by the OECE, we are extremely grateful to Orden and Salamandra for sending their observers here to Poland. Już pierwsza tura wyborów i obecność części z Państwa, części już tutaj obecnych, wykazała absolutną konieczność takiej obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych. Już pierwszy tur wyborów pokazał, że jest niezbędność Waszego prisutstwa na wyborach, żeby te wybory przechodzili maksymalnie z obrazieniem prawa. The irregularities in the first round of the presidential elections revealed that observers are exactly and needed quite on a wide scale across election polling stations in the country.
raport z pierwszej tury wyborów, informacje od obserwatorów i od dziennikarzy zagranicznych wykazują, że naruszeń już wówczas było bardzo dużo. Raporty z pierwszej tury wyborów получены от обсерваторов и от журналистов, говорят, что было достаточно много нарушений в первом туре. Reports both by journalists and observers in the first round elections showed the scale of irregularities were very high. Myślimy, jesteśmy przekonani, że opublikowanie tego raportu zarówno w języku polskim, jak i angielskim pomiędzy pierwszą a drugą turą zabezpieczyło wybory w czasie drugiej tury przed poważnymi problemami. Мы абсолютно уверены, что опубликование этих отчетов и рапортов между первым и вторым туром обеспечило то, что перед нарушениями обеспечило, что не было нарушений во втором туре. Меньше было нарушений во втором туре. We are absolutely convinced that producing these reports in several languages helped greatly reduce the number of irregularities in the second round of the elections. Chcę podkreślić, że generalnie stosunek komisji wyborczych, również Państwowej Komisji Wyborczej do obecności obserwatorów w Polsce, jak również dziennikarzy zagranicznych był generalnie pozytywny, co nas bardzo cieszy. Хочу подчеркнуть, что отношение комиссии выборчей, государственной избирательной комиссии, а также комиссии округовых до обсерваторов заграничных и журналистов заграничных было достаточно хорошим, что нас очень успокаивает и радует. The reception that both our observers received among the State Electoral Commission and journalists, both Polish and foreign, was good, and we are very happy with this. Jedyne poważne naruszenie, które stwierdziliśmy wobec Państwa obecności, miało miejsce w czasie pierwszej tury wyborów, kiedy ukraińscy dziennikarze przez jednego z przewodniczących komisji wyborczych w Warszawie nie zostali pierwotnie na początku wpuszczeni do lokalu wyborczego. W ogóle nie wpuszczeni. A następnie na skutek interwencji policji zmienił on swoje stanowisko. Один вот такой случай в первой туре, когда украинский журналист не был допущен до избирательного участка. Мы об этом заявили очень громко, и благодаря полиции это нарушение было исправлено. One of the main irregularities in the first round of the elections were that Ukrainian journalists refused access to a polling station. However, following intervention by the authorities, by the police mainly, the journalists were allowed to enter the polling station, and we regard this as one of our greater successes. Władze w Polsce wyciągnęły wnioski z nagłośnienia tego przypadku w pierwszej turze wyborów i w czasie drugiej tury wyborów podobna grupa dziennikarzy była bardzo przyjaźnie przyjęta w okręgowej komisji wyborczej w Warszawie, na Placu Bankowym, w głównej instytucji pilnującej wyborów na terenie całej Warszawy. Władze polskie wynieśli оттуда opyt z tego pierwszego случая i już we drugim turze żurnalisty byli хорошо przyjęte i встречены w okrążnej wyborczej komisji, государственной wyborczej komisji. Thanks to publicizing the irregularities in the second round of the election, we had no problems with journalists entering any of the electoral polling stations, particularly the main polling station in Warsaw, Plac Bankowy. Dziękujemy dziennikarzom za odbycie interesującej rozmowy z panią sędzią Tyrałą i zamieszczeniu jej od razu tego samego dnia, dosłownie godzinę po rozmowie na Facebooku, także mogliśmy uczestniczyć w tej rozmowie dzięki Państwu. Благодарим журналистов, którzy rozmawiali z sędzią panią Tyrałą. I po rozmowie z tą sędzią, dziennikarze przez czas dosłownie na Facebooku wyłożyli to interwiu i my mogli razem uczestniczyć w tym rozmowie. Tak, so could you repeat that, please?
Może powtórzę jeszcze raz. Sędzia Dorota Tyrała. Całość. Że, sędzia pozwala na Facebook być Także ta rozmowa się została zamieszczona od razu na Facebooku i dzięki temu mogliśmy wszyscy posłuchać, co sędzia miała do powiedzenia. Thanks to the fact that one of the judges in the Electoral Commission, Judge Tirola, was able to put a discussion on Facebook, we were able to have a dialogue and to show that there were less irregularities. To dla nas bardzo istotne informacje świadczące o zmianie nastawienia sędziów istotnych bardzo organów państwa, także Państwowej Komisji Wyborczej, do obecności obserwatorów zagranicznych w Polsce, co dobrze wróży na wybory parlamentarne. Dla nas to очень ważne, ponieważ теперь мы видим, что отношение судей, отношение органов государства к журналистам, к международным обсерваторам изменилось и предсказывает нам на следующие выборы такие же добрые отношения. Thanks to these actions, the authorities have mellowed in their approach towards electoral inspection, and we believe this fares well for the autumn elections. Mieliśmy okazję zapoznać się z Państwa szczegółowymi raportami, które każdy z Państwa sporządzał w czasie wczorajszego ciężkiego dnia pracy i również dwa tygodnie temu. My mieli możliwość przeczytać wszystko, co Wy nam przedstawili, Wasze raporty, protokoły, to, co Wy nam zdali dzisiaj i to, co zrobili dwa dni wcześniej. You'll be able to read the protocols that were made yesterday of the observers, equally to those that were made 2 weeks ago. Jesteśmy bardzo podobnego jak Państwa zdania, jeżeli chodzi o najważniejsze naruszenia wyborcze w Polsce i cieszymy się, że Państwa obserwacje bezstronnych osób potwierdzają nasze obserwacje. My uczmy rady, że my znajdujemy się z Wami na tychże samych pozycjach i tak samo i my точно так же с вами считаем, что мы должны обсервировать, наблюдать эти выборы и, ну, как это сказать, имеем подобный взгляд на эти вещи. Proszę, może powtórzę jeszcze, bo ja mam dużo język w głowie, może. Że mieliśmy okazję zapoznać się z raportami Państwa zarówno dwa tygodnie temu, jak i teraz dzisiaj tutaj siedziałam i czytałam i nasze obserwacje są bardzo zbieżne, jeśli chodzi o typy naruszeń wyborczych. We were able to compare the protocols and reports that you made both today and 2 weeks ago. We were able to analyze what kind of irregularities there were and there are a lot of similarities between them. Najistotniejsze ze zaobserwowanych zarówno przez nas, jak i przez Państwa naruszeń dotyczą następujących kwestii. Самые ważne naruszenia, które заметили my i które заметили także Wy, касаются следующих вещей. The most important types of irregularities that we notice are as follows. Brak należytego przygotowania merytorycznego członków komisji i ich nonszalanckie postępowanie w czasie dnia wyborów. Niedostateczna podgotowka członów komisji, nie to, że oni nie przeczytali swoich obowiązków, niedostateczne znakomstwo ze swoimi obowiązkami i z porządkiem prowadzenia głosowania. The first of these irregularities were the lack of preparedness of members of the electoral commissions, as well as their nonchalant approach and actions during the actual election process itself. Brak znajomości przepisów prawa wyborczego i kodeksu wyborczego. Niedostateczne znanie kodeksu wyborów i prawił tych wyborów. To jest niedostateczna podgotowka członów komisji. The second irregularities we noticed were that the electoral commission members not only were not familiar with electoral law, also they were not familiar with the electoral codex. Nieprzestrzeganie procedur wyborczych i naginanie ich do własnej wygody. Nie przydrzymywali się procedury wyborów i te procedury podstrajowali pod siebie dla swojego własnego udobstwa.
The third irregularity were that the strict electoral procedures were not upheld to, and rather local electoral committees adopted practices that were comfortable towards them rather than strictly in accordance with the law. Szczególnie dotyczy to następujących kwestii takich jak zabezpieczenie urny wyborczej, zabezpieczenie rejestrów wyborców, niesprawdzanie dokumentów tożsamości. Особенно это касается таких вопросов, как плохое обеспечение урны, опечатывание урны, плохая проверка списков выборцев, голосующих, а также непроверяли документы людей, которые приходили, и казалось комиссии, что достаточно того, что они знают этого человека, и не просили представить документы. These irregularities included primarily not ensuring that the ballot box was safe, was made secure. The second one was that the electoral people on the electoral register were actually on the electoral register. And the third thing, that people quite often were not asked to present identification if they were known by members of the electoral committee. Państwo także zauważyliście wielki chaos, jeśli chodzi o rejestry wyborców, o sposoby sporządzania list wyborców. Także wy mogli zauważyć, że był duży bezporządek w organizacji listów wyborców, jak zapisy ludzi, którzy przychodzą głosować, i w tych spiskach izbierательnych, które były przedstawione z urzędów. There was also a great deal of chaos and disorganization about how the electoral list was created. Część z Państwa była zdziwiona, że istnieje w Polsce tak dużo metod na głosowanie. Mam na myśli tutaj zarówno głosowanie osobiste, korespondencyjne, przez zaświadczenia, jak i przez pełnomocnictwa. Tego w części z krajów Państwa nie ma i to powodowało, zdaniem Państwa, duże zamieszanie, duży chaos. I tak rzeczywiście było. Ja думаю, że wy byli очень удивлены количеством способов голосования, которые есть в Польше. Например, голосование корреспонденциальное, голосование через полномочника, голосование со защищенными, через или, значит, со свидетельствами. То есть для вас это было в каком-то смысле странно и проводило такой беспорядок. The chaos was quite often surrounded by the methods that you could vote by, not only in person, but also power of attorney, or by postal ballots, and among other methods. And this created a lot of uncertainty on what votes were. I zgadzamy się, że mogło to być powodem fałszerstw i czujność państwa i nasza zabezpieczyła nas przed tym. Możemy zgodzić się, że to mogło być powodem niektórych niektórych nieprawidłowych действий ze strony komisji, no nasza czułość i wasza obserwacja pomogli nam zbierzać mnogich ошибок. Because these various ways of voting, it opened the doors to electoral fraud, and thanks to you observers, we were able to make sure that this electoral fraud did not take place. I na koniec taka uwaga związana jeszcze z jednym momentem w trakcie wczorajszego dnia, mianowicie z liczeniem głosów. Jeszcze jedna rzecz касающаяся подсчёту голосов. I'd like to make one remark with reference to the counting of the votes yesterday. To dzięki Państwu i dzięki mężom zaufania przestrzegane były procedury, które polegają na tym, że wszyscy razem, wspólnie, w jednym miejscu liczą wszystkie głosy, a nie w jakichś wygodnych grupach, które także mogłyby dokonywać niewłaściwego sumowania. Wy zauważyli, że podsчет głosów, który должен był prowadzić się kolektywnie, w niektórych случаях prowadził się grupami, żeby
z powodu tego, że to było nie, jak by to było dobre, chociaż na samym деле tak być nie должно. Once again, I'd like to thank you for your efforts in this monitoring of the elections, because thanks to you, all the votes were counted, not just the votes that were comfortable for certain groups in our society. W imieniu Ruchu Kontroli Wyborów chcę najserdeczniej podziękować za Państwa olbrzymi wkład pracy i trud, wysiłek części z Państwa za przyjazd dwukrotnie do Polski. Pomogliście nam bardzo. Możecie na nas liczyć w przyszłości w razie wyborów w Waszych krajach. W imieniu Движения Kontroli Wyborów chcę Was serdecznie podziękować za to, Ваши силы, за то, что Вы так много труда вложили в нашу работу при обсервации выборов. И также хотим сказать, что всегда будем вам помогать, если у вас выборы будут в вашем государстве. Мы с удовольствием примем участие и поможем вам, чтобы ваши выборы прошли честно, открыто и без жадного... без фальшерства. In the name of the Electoral Inspection Movement, I'd like to thank you all for your great efforts in ensuring fair and free elections in our country. And I'd also like to offer to return the favor for when you have elections in your country. If you need observers, we are at your disposition. Jak wielkie znaczenie było państwa pracy w komisjach wyborczych świadczy to, że województwa, gdzie byliście w pierwszej turze, w drugiej turze nie było już takich naruszeń. Jak to ogromne znaczenie imieje Wasze присутствие na wyborach. I primerem tego może służyć, jak w pierwszym turze niektóre województwa przyjmowały Was, a w drugim turze już w tych województwach było już znacznie mniejsze naruszenie dzięki Wam, Waszym присутствию. Okay. Thanks to your efforts, I'd like to point out that in the second round of the elections, there were a much smaller scale of electoral irregularities as compared to the first. That is totally thanks to your efforts. W tych województwach już nie miał nikt pomysłu, żeby pojedynczo, ewentualnie w dwójkę liczyć głosy, żeby było szybciej, żeby było przyjemniej. Już w tych województwach nikomu nie przyszło w głowę, żeby считать голоса po одному или po dwa człowieka, żeby było быстрее. To jest, wszystko starali zrobić po prawilom, благодаря Вам. In particular provinces, thanks to your efforts, votes were counted properly, rather than methods that would help accelerate the counting process. They were counted properly, rather than in a short and abbreviated form. Ale na przykład w tej drugiej turze były przypadki, że komisja się rozdzielała, i mówię na przykład o Gnieźnie, i mimo że obserwator zwracał uwagę na to, że powinni jednak wszyscy uczestniczyć przy liczeniu, komisja rozdzieliła się na podgrupy. K сожалению, były takie случаи, na przykład w Gnieźnie. Вы заметили, что комиссия разделялась на группы и считала голоса малыми группами. К сожалению, такое было. In the previous round, there'd be many cases where the ballot papers had been split into groups and people and the electoral committee had counted them in separate piles, in separate rooms possibly. In this second round, in Gniezno, for example, the electoral observers saw this was going to happen and they intervened and the local electoral committees began to change they were counting the way they were counting their votes. Maybe they still counted them properly. Były też miejsca, gdzie podzieliły się komisje na przedpołudniową i popołudniową zmianę i efektem tego czasem dwie osoby i jedna osoba były tylko w komisji, czyli nie można mówić o tym, że komisja pracowała. Były takie miejsca, w których komisja podzieliła się na dwie części, które pracowała w pierwszej połowie dnia, a druga część komisji pracowała w drugiej połowie dnia. I z
из-за этого в результате случалось так, что на избирательных участках иногда находилось по два человека, что абсолютно недопустимо. Normally there should be at least three members of the electoral committee present. However, in many places they split themselves into shifts, into a morning and evening shift, so there's only one person present during each shift. As a result, we cannot say that the electoral committee was present during the ballot election process. I można sądzić, jestem tego osobiście pewna, że po drugiej turze wyborów, po opublikowaniu raportu, nie będzie już prób jakiegoś, może nie fałszowania, ale tak złej pracy komisji, która nie daje pewności rzetelnych wyborów. Я надеюсь, я в этом убеждена, что по проведению второго тура уже на следующих выборах не будет таких большого количества неправильностей, большого количества ошибок. И следующие выборы будут проведены еще более честно. I am convinced that thanks to your efforts, the next elections, the electoral law will be much more adhered to, in particular the principles governing the election process, which will close any possibility of falsifications. A to, co się działo na wyborach samorządowych, to, że w niektórych komisjach było, czy nawet w województwach było po 40% nieważnych głosów, a średnia krajowa nieważnych głosów dała 20%, to znaczy, że wybory samorządowe albo były sfałszowane, albo po prostu zostały przeprowadzone w sposób bardzo bałaganiarski. I to spowodowało powstanie ruchu kontroli wyborów. Я думаю, что то, что случилось при выборах самоуправления, то, что случилось на выборах органа самоуправления, было так, что до 40% голосов оказалось недействительных. И в связи с этим мы создали комитет контроля выборов, чтобы таких случаев, когда 40% голосов в органы выборные самоуправления были, то это совершенно невозможно. Вы были убеждены, что эти выборы происходили недостаточно честно. In the autumn 2014 local government elections, 20% in some electoral constituencies and sometimes in provinces up to 40% of votes were not valid. Across the whole country, this was about 20% of votes were regarded as not valid. As a result of this, the electoral inspection movement arose. And also, due to our actions, we believe now that such a, not necessarily falsification, but such a chaos will not be repeated as in 2014. Tym bardziej, że okazałoby się, że 20% Polaków to debile, ponieważ w 2019 roku, przy pierwszych wyborach parlamentarnych po odzyskaniu niepodległości, gdzie było 30% analfabetów, stosunek głosów był tych nieważnych, był w wysokości około 2%. Te wybory, o których my mówimy, gdzie było 20% głosów nieważnych, говорили о том, показывают нам то, что будто бы поляки народ, ну, нет, не будем так говорить, неудачное слово, ну, назовем так, неграмотные, поэтому не хочу повторять это слово, вот. И что в 2019 году, когда Польша обрела независимость, и когда 30% населения были неграмотных по-настоящему, и тогда только неважных голосов было всего лишь 2%. То есть о том, когда нам говорят, что
40-40. 40% голосов, неважно, это как-то очень подозрительно звучит. In 2014, the authorities blamed up to the 20% of votes are not valid. On polls, they said that the Polish people are somehow illiterate when it comes to elections, that they cannot read the electoral papers or they don't know how to vote. This compares to the first elections in Poland back in just after World War I, when 30% of the people were illiterate, unable to read and write, and just 2% of the ballots were regarded as non-valid, as compared to at least 20% last year. Dlatego też wiele osób włączyło się w ruch kontroli wyborów. Są to tysiące ludzi, którzy pracują całkowicie w wolontariacie, czyli bezpłatnie, gdzie się wydawało niektórym, że już nic nie można zrobić bez pieniędzy. Именно поэтому такое количество людей и столько народу, это тысячи людей, включились в движение контроля выборов. Потому что и они работали на условиях волонтариату, то есть совершенно бесплатно, когда казалось бы, что ничего невозможно сделать. Возможно. All of this was thanks to the great efforts, not just of people here present, but about the thousands across the country who gave their time voluntarily, without payment, to help observe the elections. Many people said this was not possible unless such a movement was financed. But we did it and we proved it, but just by the goodwill of people, that elections can be observed. Dlatego pragnę podziękować nie tylko Państwu za przyjazd, za pomoc nam Polakom w kontroli wyborów, ale również tysiącom tych wszystkich ludzi, którzy włączyli się społecznie w pracę nad utrzymaniem demokracji w Polsce. Поэтому желаю вас поблагодарить за то, что вы приехали, участвовали в выборах, и не только вас, а и тех тысячи людей, которые бесплатно подняли решение, приняли решение помогать в выборах, чтобы удержать демократию, которая сейчас зародилась в Польше. I'd like to thank not just those people present, but also for those thousands of people who participate in the electoral control movement. It was thanks to their voluntary social efforts, without payment, that they have managed to help and ensure democracy in this country. I chciałem szczególnie podziękować Piotrowi Chlebowiczowi, z którym pracowałem jeszcze w Solidarności Walczącej w Wydziale Autonomicznym, Wydziale Wschodnim, za jego wkład pracy i Dianie Widoczko, w ogóle Stowarzyszeniu Orden Salamandry, dzięki któremu mogła przyjechać duża grupa z Armenii, z Gruzji, z Litwy, z Estonii, z Ukrainy, z Krymu, z Białorusi, a nawet z Kanady. Także mieliśmy nie tylko z krajów europejskich czy Unii Europejskiej, mieliśmy z niepodległych krajów, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego, ale również zza oceanu. Хочу поблагодарить также Петра Хлебовича, с которым работала еще во времена солидарности, а также Таню, которая из Ордена Саламандры, которая помогла организовать. Я прошу показать. Помогла организовать, финансировать приезд многих групп, не только из бывшего Советского Союза, а также из-за границы, из стран Западной Европы. Я уж не буду перечислять все страны, потому что пани Медведев очень все страны перечислила, и мы все это поняли. I'd like to thank Piotr Chlebewicz, who worked with me in fighting solidarity, as well as Diana Biedoczko of Odro Salamandra, who helped bring the observers. And thanks to her and such people, we managed to bring observers from countries like Lithuania, White Russia, Białoruś, Ukraine, Crimea, Armenia,
Georgia, Russia, and even from across the ocean, from Canada. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i może dwa słowa jeszcze pani Diana Widoczko z Ordena Salamandry. Jest też przewodniczący tego stowarzyszenia tutaj na sali, który też był w Polsce. Dobrый день, дорогие друзья. Наверное, мне будет легче говорить все-таки стоя, как-то неудобно. Вот уважение перед теми, кто собрался в этом зале. Я рада видеть уже многих старых друзей, которые известны нам еще по нашей прежней деятельности, не только по выборам. Все понимают? Мне легче говорить. A też z oddania szacunku tym, którzy przyjechali, z którymi niektórymi jestem znajoma. No. Потому что так случается, ну, понимаете сами, что хорошие соседи, это все, даже может быть и ближе, чем некоторые родственники. Поскольку... Но mogę powiedzieć, jak wszyscy wiecie, że czasem dobrzy sąsiedzi są lepsi nawet niż rodzina. Потому когда вот начались выборы в Польше, должны были произойти выборы президента в Польше, мы как раз посоветовались с Сергеем, еще со многими старыми нашими друзьями, еще по солидарности, потому что мы знакомы давно, более 25 лет, и решили, что, наверное, нужно осуществить этот общий такой проект для того, чтобы помочь, чтобы эти выборы прошли действительно как выборы, а не как предназначение. Jak zbliżają się wybory prezydenckie, to my postanowiliśmy po konsultacji z Piotrem Wychyborczym, z Etyką Chmielowską, z naszymi przyjaciółmi, którymi znamy się przeszło 20 lat, żeby tak zrobić, żeby wybory w Polsce były naprawdę bardzo uczciwe. Okay, I'll just do a quick summary translation. Diana Budochka would like to thank all those who participated in this observation process, including all those who know her very well. And what this underlines that sometimes your neighbors are really your good friends. And we're happy that we managed to help you in Poland in this area. Наша организация, Орден Саламандры, это общественная организация, она сейчас уже приобретает такой международный характер. Кстати, тут присутствует и наш председатель самой организации, Евгений Михайленко, там он скромно там сидит, присел скромно у нас. Наша организация Орден Саламандры есть организация сообщества, которая сейчас больше ma działalność już na arenie międzynarodowej. Siedzi tutaj z nami przewodniczący Ordenu Salamandry, tam spokojnie siedzi, słucha skromnie. The Order of Salamandra social movement is now taking on a role not just national but also international, and over there on our right we have the chairman of the movement. Наша организация занимается не только экологическими проектами, но и также и другими правозащитными проектами. Ну, кстати, экология это тоже правозащитный проект, поскольку всякий человек на этой земле имеет право на экологически чистое, на экологически чистое обеспечение. Nasze stowarzyszenie zajmuje się nie tylko ekologią, ale innymi prawami człowieka, bo przecież życie prawa ekologii, prawda, czyli ochrony naszego otoczenia są też prawami człowieka, ale też są inne i my się zajmujemy innymi też prawami człowieka. Our association not only deals with human rights, but also those of ecology and our environment. Если теперь вернуться немного к выборам, которые сейчас прошли, мы были представителями, наблюдателями на двух турах, и на первом, и на втором туре. Ну, конечно, было много интересных вещей происходило.
Сейчас вот если к второму туру вернуться, мы были в Кальварии, Кальвария Забжидовска, тот округ, где Кальвария Забжидовска за Краковом. My byliśmy wtedy w pierwszej, znaczy braliśmy udział zarówno w obserwacji pierwszej, jak i drugiej tury. I w tej chwili wracamy z rejonu Kalwarii Zebrzydowskiej. We played a role in observing both the first and second round of the elections, and today we return from Kalwaria Zabrzydowska, which is near Kraków. Потому мы немножко долго добирались в это расстояние, и мы только выехали сегодня поздним утром и сюда ехали. Dlatego spóźniliśmy się, bo to jednak była duża odległość, a rano dopiero mogliśmy wyjechać. That's just why we returned, is we were quite late, it's a long distance, in excess of 400 kilometers from there to Warsaw. Тут мені підказали, що можна говорити українською. Що хотілося б зауважити до організаторів виборів і, скажімо так, по технічній стороні виборів. Оскільки у виборах вже більше 25 років і маю щось з чим порівнювати, є з чим порівнювати. На чому було втрачено багато голосів і чим, скажімо так, могли скористатись, м'яко кажучи, недобросовісні члени комісії. Ну це залежить уже не від них, а залежить від існуючого в Польщі законодавства, виборчого, скажімо так. То це ми бачили про 25 років, так? Теж слухав, бо все добре тлумачу. По 25 років, то єднак ta organizacja wyborów była... W czym momencie organizacji? Oczywiście, to trzeba było by wnieść w kodeks, wyborczy kodeks Polski. Nie znaję, to moja taka думka i багатьох tych, kto spostrzegali za wyborami. To, co należałoby jednak włączyć w ordynację wyborczą polską, to co myśmy, na co myśmy zwrócili uwagę i nasi znajomi, виборця, так званий оцей крижик, всі, напевно, про нього чули, коли в квадратику потрібно рівно закреслити оцей хрестик. Але не кожен виборець усвідомлюється, що мусить бути геометрично чистий хрестик по центру квадратика. Що, наприклад, є припис, що мусить бути той кікс чи крижик в кратці, але не кожен знає, що там не можна здобувати лінії, які przecinają. Moment, panią Angielski. Tylko, że nie można podwójnie. Our observations, which we hope might be entered into electoral law, might be that on the ballot paper, you have to put a simple X. However, if you double that X up to make it a thick line, that is quite often regarded as an invalid vote. So in other words, should be just a simple, instead of being just a simple X, there should be a possibility to make it thicker X. But if you make it a thicker X, the vote is regarded as invalid, which we think is wrong. Я думаю, що всі ви знаєте, що волевиявленням виборця може служити і постановка, скажімо, гачка в цьому квадратику, чи будь-якої іншої відмітки, чи кола. Там, що головне, щоб було в цьому квадратику зрозуміло, за кого виборець проголосував. Тому що це доволі... Чи ніж, наприклад, виборця може відзначити цей квадратик, повинен можна відзначити цей квадратик довольним знаком, наприклад, але щоб зазначив даний квадратик. So in the electoral, in the box where you make your mark, it should be made devolver. It should be not just an X, but you should also need to tick the box or make some kind of mark within the box, and that should be regarded as a valid vote. Тому що на багатьох дільницях, от там, де ми були присутні і наші спостерігачі, порядка на 6-7 дільницях, там було досить багато дебатів, коли починали в сторону відкладати цілком нормальні голоси, скажімо так. Там було ясно, за кого людина проголосувала, але виникали такі штучні питання, що там по 3-4 риски, хтось хотів так доказати, що він голосував за свого кандидата, що дуже жирно ставив цей хрест і ставив хрест на своєму голосі. Więc u nas na przykład tam było dość dużo dyskusji w komisji, której była, ponieważ niektóre osoby chciały wyraźnie ten
X namalować i robiły po dwie, po trzy linie, żeby wyraźnie było, że to jest na pewno ten kandydat. A potem były dyskusje, czy to w ogóle jest ważny, czy nieważny głos. Polling station which I was an observer, the Electoral Commission, when they were counting the votes, they would sometimes decide to mark the X or reinforce the X, and this then created the question, is this a valid vote, or is this no longer a valid vote, since it's been tampered with? Таким чином на одній дільниці стало недійсним 31 голос, а спочатку було 48, ми відстояли, стало 31. Ale ujawnijcie sobie teraz masztaby Polski i ujawnijcie sobie, jakby był mniejszy rozrym niż kandydatem. Więc w tej komisji, w której oni byli, było 40 kilka głosów, nieważne, 48 chyba, a potem jak przyjrzeli się przy obserwatorach jeszcze raz, no to zmniejszyła się ilość nieważnych głosów do 31. Ale proszę sobie policzyć, jeśli takie problemy były we wszystkich komisjach, to w skali Polski ile mogło być nieważnych głosów? I'd like to point out that in the polling station, which we're observers, the commission counted 40, possibly 48 invalid votes. After the intervention of the observers, this number was reduced to 31. If you were to project this on a national scale, you can imagine how many invalid votes are potentially being made. Ну, це в основному такі основні зауваження, таких суттєвих порушень на наших дільницях не було, але ми раді, що ми взяли участь у спостереженні і, відповідно, надалі будемо продовжувати наше співробітництво між організаціями Польщі і України. В більших інших викрочень в тому місці, де ми були, в тих місцевостях, не було, чи в тих комісіях, no ale myśmy podjęli decyzję, żeby dalej współpracować właśnie z Polską, z innymi, nie tylko w sprawie organizacji wyborów. Although there weren't any gross irregularities in the polling station this organization observed, there were some sort of minor discrepancies, and as a result they intend to further cooperate with Poland to continue their actions here. Paru słowa chciałbym podsumować dzisiejszą konferencję. Я хотел бы подытожить нашу конференцию и сказать несколько слов. I'd like to summarize and to bring a close our meeting today. Z kilkunastu krajów przyjechało na dwie tury wyborów 120 obserwatorów i dziennikarzy. Z нескольких государств приехало к нам 120 человек обсерваторов и журналистов. From a large number of countries, we both had observers and journalists come to observe the elections. Odwiedziliśmy kilkadziesiąt miast i miejscowości. My z wami posiedzieli kilka городов. We were able to attend and observe several dozen polling stations. Byliśmy obecni w ponad 200 komisjach w całej Polsce. Wy присутствовали w более чем 200 комиссиях по całej Polsce. We were present in over 200 electoral commissions across the country. Wszyscy zdobyliśmy niesamowite doświadczenie, ale przede wszystkim obserwatorzy, którzy do nas przyjechali. Все получили мы огромную практику и обсерваторы, в том числе, которые до нас приехали. We gained an immense amount of experience from this process, not just us here, but also the observers. Chcemy to doświadczenie wykorzystać jesienią w trakcie wyborów parlamentarnych, wyborów, które są dużo bardziej skomplikowane niż prezydenckie. Chcemy to, co my получили, ten opyt, wykorzystać w wyborach w parlament osiem. And we want to use this experience and knowledge in the autumn parliamentary elections, which are far more complicated than the presidential elections which just took place.
Myślimy o grupie około 150 obserwatorów, którzy przyjechaliby z kilkudziesięciu krajów Europy, Azji, a również z Ameryki, być może i Kanady. My nadziejemy się, że k nam te wybory przyjdą z dużego liczba państw, około 150 człowiek, w tym числе z Europy i Ameryki, no i z krajów wschodnich naszych sąsiadów. We have in mind inviting around 150, at least 150 observers in the autumn elections who would come not just from several dozen European and Asian countries, but also from North America and Canada. Co najmniej połowa obecnych w Polsce obserwatorów już dzisiaj powiedziała, że chce przyjechać jesienią. Po krajnej mierze połowa tych, kto сегодня работал z nami, wyrazili żądanie pracować na parlamentarnych wyborach. Over half of those who participate as observers in these elections have declared their willingness to come back in the autumn to act as observers again in the autumn parliamentary elections in Poland. A więc jesteśmy gotowi przypilnować wybory parlamentarne po to, żeby były równie uczciwe, mam nadzieję, jak wybory prezydenckie. I dlatego my gotowi tak samo, by także prokontrolować wybory parlamentarne, tak i te, które przeszli prezydenckie wybory, żeby oni byli dostatecznie czystymi i prawdziwymi. We therefore hope that through such a continued observation of the elections in the autumn, that they will be as free and fair as they were in the presidential elections. Bardzo ważna teraz uwaga. Mimo że byliśmy liczną grupą, nie byliśmy w stanie zrealizować wszystkich celów, jeśli chodzi o odwiedzenie komisji, na których nam zależało. I teraz ważne zamieczenie. Niezmierza na to, że my byli dostatecznie dużą grupą, nie smogli dostignąć tych celów, które my stawili przed sobą. Although we were quite a large group, we weren't able to fulfill all of our aims, in particular reaching all the polling stations which we had in mind. Pracowaliśmy w obwodowych komisjach, które jest ponad 27 tysięcy. My pracowali z wami w okrążnych komisjach, których jest na samym деле больше, чем 27 тысяч. We participated in the district polling stations, of which there are 27,000. Natomiast jest około 51 okręgowych komisji wyborczych, gdzie spływają głosy z obwodowych komisji wyborczych. I w to, że wiemy, jest 51 komisji wspierającą, okrążna, w której zastykają się wszystkie rezultaty komisji były małe i mniejszych. Z drugich rejonów. However, there are 51,000 circuit polling stations, of which the votes from the district polls are sent. And we would like to be able to observe these as well in the future. Naszym celem na jesień jest wysłanie dwóch obserwatorów do każdej okręgowej komisji, czyli co najmniej 102 obserwatorów będzie pracowało w okręgowych komisjach wyborczych. Nasza cel jest sledujący, żeby w każdej okrążnej komisji minimalnie było po 2 człowieka obserwatorów, żeby można było w każdej okrążnej komisji mieć 2 człowieka i to gdzie to minimalnie 120 człowiek. We would like to ensure that in the regional polling stations where the votes are counted that we would have two observers, at least 120 of them. Tutaj siedzimy, jest godzina 17. W dalszym ciągu są sumowane głosy. Chcielibyśmy w przyszłym roku, żeby nasi obserwatorzy byli obecni od momentu otwarcia obwodowych komisji wyborczych do ogłoszenia finalnego komunikatu przez Państwową Komisję Wyborczą, co może potrwać około roku. Chcemy, żeby przez cały rok dokładnie. No, chcemy, żeby wy na следующих wyborach pracowali od начала работы комиссии, участковой избирательной комиссии, до момента ее закрытия, до момента подсчета голосов и до момента окончательного результата, который посчитает государственная избирательная комиссия, то может продлиться целый год. In the autumn elections, we'd like to, although it's 5 o'clock, the final count of the votes in the presidential haven't finished.
And in the autumn elections, we'd like our organization to participate, to observe the whole election process from the moment the votes are cast to the moment the ballot box is open to the final count of the final vote. And unfortunately, bearing in mind what happened in the autumn, the final count could take even up to a year. Proszę Państwa, i teraz wspominała Jadwiga o jednej osobie, która pracowała bardzo intensywnie w ramach naszej grupy. I chciałbym powiedzieć, żebyście Państwo mieli świadomość, że nad projektem pracowało około 10 osób. Na co dzień rzeczywiście intensywnie, jeśli chodzi o realizację tego projektu. Pani Jadwiga, to już mówiła, że była osoba, która pracowała bardzo intensywnie. A tak na samym dzieli. На этом проекте работало 10 человек, которые работали очень интенсивно с утра до вечера и даже ночью. Although a few faces here are visible in the action here, behind us stand not just tens but dozens of people who have worked very, very hard to realize this project. Chciałem tutaj na koniec jeszcze wymienić dwa nazwiska osób, bez których ten projekt naprawdę nie byłby możliwy. To jest siedząca tam przy stole Ola Stec i jej mama Zuzanna Stec. Jeszcze chciałbym powiedzieć dwa słowa o tych ludzi, bez których nasze pracy nie było czułeś. To jest Zuzanna Stec i Ola Stec. Mama i dość, która mama dała absolutna pasjonalna. Among those dozens of people who made this project possible, I'd like to particularly point out Susanna and Anna Stets, who are sitting at the back there, because without them, this project would have been a lot harder. I na koniec, proszę Państwa, wszyscy, jak tutaj siedzimy i również ci, co są w drodze do domu, wszyscy przyczyniliśmy się do tego, że w Polsce, że Polska jest bardziej demokratycznym krajem, że w Polsce zwyciężył kandydat, na którego głosowano, a nie kandydat, którego wykreowano. И я благодарю всех, и тех, сидящих у нас в зале, и тех, которые сейчас находятся по дороге к дому, что все мы приняли участие в том, что Польша стала более демократичным краем, и что выиграл тот кандидат, о котором мы давно мечтали. Которого народ выбрал, а не тот, который нам был насильно, так сказать, представлен. My final words, I'd just like to once again thank everyone who participated in this, who are those not just present here, but are also on their way home. They have hundreds, if not thousands, of kilometers which they have to travel. Thanks to their effort, not only is democracy safe in this country, but in this election, the candidate who won was the candidate who actually got the votes and was not created out of thin air, but actually on the basis of a democratic process in which the votes were genuinely counted. Chciałbym jeszcze zapytać, może ktoś tutaj z obecnych obserwatorów chciałby coś od siebie dodać. Bardzo proszę. I just like to say, would maybe one of the observers like to say something. Dobrze, dziękuję. Ну, хотіла подякувати за таку можливість побачити і взяти участь у ваших виборах. Велике дякую вам. Я дякую дуже. Хотіла подякувати Państwu, що дякую вам могли брати удіал і бути обсерваторами в ваших виборах. І було дуже, якщо на русском, то проще. Было хорошо видно, когда мы пришли на избирательные участки, как глава комиссии испугался и желание мобилизации делать, что не захотелось. До комиссии, то председатель комиссии слегка стрессовался, видно было страх трошечко. So I'd just like to say I participated in the election process and I thank you for this effort, for allowing me to participate. And when I went into one electoral, one polling station, you could see that the electoral commission were getting quite stressed. Stress и желание махинации опять пропало сразу. И видно было, что сразу в этом стрессе хлинч каких-либо манипуляций была сразу, одразу утрумена, одразу отрицена. And thanks to that stress, you could immediately see that any thoughts that they might have had on miscounting the votes immediately evaporated, and the process was fair. Ну, и пожелание еще, если возможно,
поскольку организация наша становится более весомой, сделать предложение всем о дополнениях к избирательному законодательству. Если наша организация есть готова сильно приготовлена, то мы сложили пропозицию до Сейму. Żeby były wszystkie zmiany, zmienił na kodeks wyborczy. No pierwsze, to prokrejski. No, jeśli człowiek zjawia żądanie, to on все равно może pojawić na żegalność. Także pierwsza rzecz to jest właśnie typ głosowania, czyli może, jeśli chce głosować w dowolny sposób, zaznaczy tego kandydata, który chce. We hope that your organization will find the strength to write to your parliament to suggest changes to electoral law, in particular the way the votes are cast. As somebody reminded earlier, if an X is put in, this should be made just one possibility. It should possibly be a tick or a thick line, and that should be enough for it to be regarded as a valid vote. Далее, вы, наверное, тоже сами знаете, это, конечно же, трудное. I oczywiście następna sprawa to przejrzyste urny powinny być. And the second point that the urns should be transparent. No, третье это защищенное бюллетени. В частности, бюллетень имеет номер, два номера, один сверху, снизу, один остается у комиссии, открывается, а второй, ну, с номером отдается человеку. То есть с номером не с этой избирательной комиссии бюллетень не будет действительным. Ну, то есть номерные бюллетени должны быть. I powinny być ponumerowane karty wyborcze, żeby wiadomo było, że nie robi się manipulacji z tymi kartami, prawda? Czyli że jedna zostaje, jest oderwana, a nie można robić. Tak, z tego samego, z tej samej komisji wyborczej, żeby bo można było przerzucać głosów. The second suggestion I would make is that ballot papers should be numbered so that there is no possibility that extra papers could be thrown into the ballot box at some time during the election process. No, że nawet powinny być wrednymi znakami zabezpieczone. Ну и четвертое – это разрешить наблюдателям получать протоколы с мокрой печатью и подписью главы комиссии, дабы уможливить подмену этих протоколов и для того, чтобы любой наблюдатель потом смог с этим протоколом, ну, опротестовать то решение, потому что так вроде, ну, как бы нет этого. И должны быть еще протоколы в оригинале, подбитые оригинальным печатком, макропечатком. I powinny być oryginalnym podpisem przewodniczącego na każdej stronie. I też powinni to otrzymać wszyscy mężowie zaufani, wszyscy obserwatorzy, żeby potem ewentualnie mogli zgłosić protesty. Aha. Our third suggestion would be that the protocol of the polling station should be made, should be signed on all pages and should be with the official stamp of the electoral polling station, and also copies of that with the original signatures and the original stamps should be given to the men of trust who are also observing the ballot station process. Ну и пятое, последнее, разрешить фото-видеосъемку, кроме ну, как бы бюллетеня, за кого проголосовал. То есть разрешить съемку ситуации вокруг, как происходят выборы, кроме того, за кого проголосовал. И умножить документирование сдачи регистрации в локалу выборчим с гарантией возможности nagrywania człowieka z razem z kartą, żeby nie widać było, na kogo dana osoba głosuje, ale cała reszta powinna być dozwolona do zdjęcia nagrywania. Our next suggestion would be that there should be freedom to make photographs in the polling station, not necessarily films, but to make still photography should be allowed, providing, of course, it does not infringe on the secrecy of the actual voting process itself, such as making normal photos in the ballot station should be allowed.
Dziękujemy Wam. Dziękujemy bardzo i osobiście bardzo dziękuję Państwu. Chciałam powiedzieć, że my czujemy się w obowiązku, jeśli będą wybory w Waszych krajach, to przyjechać też w roli obserwatorów. I mam jedno marzenie, nie wiem, czy wkrótce że są jeszcze tutaj na sali. Chciałam bardzo uczestniczyć jako obserwatorka w wyborach Medżlisu na Kurultaju w niepodległym i wolnym Krymie. Także bardzo chętnie przyjechałabym na Kurultaj wasz i obserwowałabym wybory do Medżlisu, do rządu Tatarów Krymskich w wolnym Krymie. I would like to extend my thanks to everyone, and in particular the Crimean Tatars who are here, maybe they might have taken a moment microphone in it, that they soon also might enjoy free elections to the local and national governments, ensure their free independence. Ja bym chciała wskazać to komentarz, że jak polska nacja, my apelujemy wam to pomoc w własnych gospodarstwach, tak będą wybory, a sobie bym chciała by przyjmować uczestnictwo w Kurultaju, gdzie zbierająca Medżlis, to przedstawicielstwo, to parlament i chciała też, żeby to było dobrze w swobodnym Krymie. Na więcej pytań chciałbym oficjalnie zakończyć naszą dzisiejszą konferencję prasową i zaprosić na październik na wybory parlamentarne. Unless there are any further questions, I'd like to close this meeting and invite you to our whole parliamentary elections. Tak damy a kończym i wygłaszając się w oktobrze na wybory do polskiego sejmu. Dziękuję.